Kurde, nawet nie wiecie, ile ja się zbierałem do tego, żeby znowu kliknąć F9 i zacząć gadać do mikrofonu. Cześć, ja jestem Trim i witam was po przerwie. Wrzuciłem jakiś czas temu post na Face'a, głupią emotkę i odzew był tak duży, że aż sam byłem w szoku i jakoś tak mnie to, nie wiem, zmotywowało do tego, żeby nagrać coś, żeby wrócić, może znowu tego Metina pograć. Wydaje mi się, że jestem wam winny małe wyjaśnienia za tą całą sytuację, ponieważ no nie było mi w sumie jakieś 2 lata, mi się wydaje, kawał czasu. I tak nagle zniknąłem, bez żadnego posta na fejsie, bez żadnego filmiku na YouTubie, bez żadnego pożegnania. Może to było też z jakimś celem, może nie planowałem kończyć tego na zawsze, ale coś powinienem od siebie dać, cokolwiek. No i słuchajcie, generalnie wszystko zaczęło się od tego, że kanały pokasowali, nie? Ja byłem w sumie jednym z tych ostatnich, któremu kanał skasowali, co było też dość fajne. Ale wiecie, no to generalnie chujowa sytuacja, więc nic fajnego w tym wszystkim. No i skasowali mi też kanał. Zrobiłem tam jakiś drugi kanał, nagrałem nawet na niego jakiegoś live'a. Miałem jakąś tam serię z Gladora, pamiętam, ale potem jak pogadałem ze z gościem, to on już tej serii nie chciał w ogóle, więc finalnie nie miałem totalnie co nagrywać. I ta cała sytuacja z tym kasowaniem, no wkurwiła mnie strasznie, już nie będę inaczej tego nazywał, ubierał w słowa, bo to bez sensu. Po prostu wkurwiła i wiecie, bo miałem jakąś tam historię na kanale swoją zrobioną, masę filmów w ogóle, kupa pracy i tego wszystkiego. I tak sobie myślałem, że za paręnaście lat, powiedzmy, odpalę sobie jakiś stary filmik, pośmieję się z tego wszystkiego, jakie to było to pierwsze filmy, jakie chujowe i tak dalej. Gameforge w ciągu dwóch dni bodajże, bo 2 godzin, nie pamiętam dokładnie, ale to chyba szybko kasowali, skasował jakieś 5 lat pracy, nie? I to takie proste, jak się wydaje, dość nie było, nie? No i nie miałem co nagrywać totalnie, więc po prostu rzuciłem to wszystko i... No i nie wiedziałem, co dalej z tym robić i po prostu nie nagrywałem, nie? No i jakiś czas temu wrzuciłem tego posta i tak jakoś nagle mi się zachciało grać, nie? I wrócić do Metina i w ogóle wbić, zobaczyć, co się zmieniło, bo to jest kupa czasu, 2 lata, słuchajcie. Nie wiem, czy się nawet właściciel tego w ogóle, tej gry się nie zmienił, nie? No i w sumie jestem teraz na PL-u, ponieważ żadnego priwa nie mam. Nie mam jakby nic teraz totalnie w planach, cokolwiek, nie mam pomysłu, co wrzucać i tak dalej. Ale zawsze jest ten PL, czyli to ten wyjściowy serwer, na który się gra. I słuchajcie, loguję się, to ściągam Metina, wbijam do gry, patrzę, a tam 3 serwery są, nie? I w sumie wykrakałem to, bo wiedziałem, że do tego dojdzie, że i tak te serwery jeszcze złączą, bo przecież gracze uciekają. Privy są, po chuj na PL-u grać w sumie, nie? Zawsze PL-a to się oglądało youtuberów, bo im się chciało, a nikomu nie. I słuchajcie, za 3. próbą udało mi się pasy do swojego konta na PL-u znaleźć. Jestem chyba na tym serwerze bodajże, na tym 702 etolin. Channeli w ogóle jest od pizdy, 9 channeli, co to w ogóle jest, nie? I nie wiem, nie logowałem się jeszcze, nie wchodziłem do gry, więc zaloguję się teraz z wami i jestem ciekawy właśnie, jak to wygląda, czy się, nie wiem, miasto zmieniło, czy ekwipunków jest, nie wiem, z 15 za free i tak dalej. To czekajcie chwilę, w pasy wpiszę. Dobra, no i jestem w grze, no i konta są, niku nie mam w ogóle. Bo tam coś tam było takiego, że jeżeli się niki złączą z paroma serwerami, to oni jakby dają wyższemu levelowi. I ktoś mi zajebał nick, ktoś miał wyższy level niż ja, więc... mogę nick wprowadzić teraz. W ten sposób. To czekajcie, muszę pomyśleć, bo kurczę... Chociaż w sumie czekajcie, trim? A niech będzie zajęte, nie? To może tak? Też zajęte. Widzicie co, nie będę bardzo kombinował. Wpiszę na przykład tak. Trim comeback. O, i działa. W sumie to wiecie, nikt nie jest za bardzo istotny, byleby tam jakiś tam nikt był. O, logo jakieś inne, ale to znaczy logo, tło logowania jakieś inne, ale to wiadomo, to akurat najprościej zmienić. Wiecie, co jest najlepsze? Że ja chyba nie pamiętam, jak się w to... Kurwa, dziameku. O, fuck, pusto mam. To jest gdzieś pochowane? Jakie fajne misje. Futerka. Ja pierdzielę, ale mi dziwnie teraz patrzeć na to w ogóle, kurwa, dozorca i tak dalej. Wiecie co, ja mam wrażenie, że to jest gdzieś pochowano. Dozorca na przykład, do odbioru, coś takiego? Ale to nieważne, nie będziemy się tym zajmowali, bo to zostawimy na później. Wiecie, i tak naprawdę po tych 2 latach, jak dużo się zmieniło, ja mam wrażenie, że na privach, szczególnie na privach, jest w cholerę jakichś nowych rzeczy, których mogę się nauczyć, które mnie zaskoczą i w ogóle, więc ja myślałem nad tym, żeby...
żeby jakiegoś privka rozpocząć na pewno, jakiegoś fajnego, ale nie harda czy coś takiego, tylko jakieś easy powiedzmy. I uczyć się Mediana nowo na filmach, nie? To będzie coś nowego, bo tego jeszcze chyba nie było. Nie wiem, czy ktoś wrócił po dwóch latach do Medina. Czego gildy nie mam? Albo pokasowali w sumie, dobra, bez kitu. I też myślałem, wiecie, jakbym teraz miał jakby wybierać, co bym najchętniej porobił, to bym sprzedał całe EQ, które mam, jeżeli w ogóle, kurwa, znajdę EQ, bo tu na razie nic nie ma. Sprzedałbym wszystko, zrobilibyśmy jakąś nową postać i bym się pobawił nim, tylko że czy jest z kim się bawić, bo tutaj za bardzo ludzi nie widzę, żeby w ogóle ktoś tam grał. Więc napiszcie mi jakieś sugestie, cokolwiek, co tutaj można na PL robić, czy w ogóle jest sens, czy ktokolwiek jeszcze gra, bo nie jestem totalnie zorientowany. Żadnego researchu nie robiłem, totalnie nic, nie wiem. Więc musicie mi napisać, jeżeli w ogóle gracie w Medina jeszcze, no nie, no chyba gracie, bo od tej gry ciężko się odejść. Kurwa, co to jest w ogóle? Jakiś fajny sklepik. Jakieś skrzynki, jajka, skarby jakieś, co to jest w ogóle? Czemu zero yang? A, jeden won, aha, to pewnie jest jakaś wyższa waluta. Nie wiem, kurwa, nie ogarniam. Ja pierdolę, nie ogarniam gry, którą grałem, ile grałem? 7-8 lat w Medina? Ja pierdolę. Wstyd trochę, nie? Tak, słuchajcie, pobiegałem sobie po tym M1, tak popatrzyłem sobie na rzeczy, które tutaj są. I tak w sumie, taki dość trochę, 22k mam, nie? Trochę bogaty jestem. A tak swoją drogą, to znalazłem w ogóle, gdzie moje EQ jest. Jest tak, jak podejrzewałem w sumie, u dozorcy w magazynie Temshopu. I tutaj wszystko jest. Więc jakby można kombinować, bo trochę jeszcze do sprzedania by było. Mam jeszcze tam trutę od kolegi do odebrania, jeżeli w ogóle jeszcze gra. Więc jakby na nowo postać, jakbym chciał sobie zrobić jakąś taką fajną postać z dobrym EQ, taką totalnie od zera, to byłoby w sumie sporo kas na start. Coś takiego kiedyś Buena zrobił, nie? I to mi się taki schemat bardzo podobał. Czasami, wiecie, tak się kiedyś robiło, nie? Że robiło się jakąś postać, grało, potem sprzedawało się całe EQ, robiło nową postać i tak grało się z takim dużą ilością yang na początek, nie? I tak się kupowało jakieś fajniejsze EQ, coś się tam farmiło, dropiło. A szczególnie, że ja kupę czasu nie grałem, więc jakby mam tak w chuj ochotę na grę i poznawanie tego wszystkiego na nowo, że... No, że wiecie, to chciałoby się po prostu, będzie się siedziało, grało i znowu farmiło nocami i dniami. Więc kurczę, to nie jest tylko grać. Także dawajcie mi sugestie, co byście chcieli zobaczyć, jak byście chcieli, żeby to wyglądało. Bo słuchajcie, ja mam tak naprawdę dużo do nadrobienia, jeżeli chodzi o samą grę, co pododawali i tak dalej. Nie wiem w sumie, czy uczyć się tego na nowo, czy czytać sobie samemu, czy jakby poczekać, aż w praniu to wyjdzie i pewnych rzeczy po prostu sam doświadczę, jak to działa wszystko. Napiszcie swoje sugestie po prostu i będę czekał na wasze odpowiedzi i pomyślę, co dalej w ogóle z tym, co zacząć, co nagrywać i tak dalej. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że mi się strasznie chce i mam dużo siły i w ogóle zapału do gry. I może, nie wiem, polubię tą grę na nowo, tak jak kiedyś. Może właśnie taka przerwa dobrze wpływa na to, żeby trochę zatęsknić. Wiecie, jak czasami jest, że wraca się do pewnej gry, której się nie grało w cholerę czasu. I jest takie, wow, kurwa, niby w to grałem tyle lat, a to jest jakby nowa gra dla mnie i tak dalej. To może tym razem będzie to samo w moim przypadku. Także słuchajcie, więcej nie będę gadał już, nie będę przedłużał. Jeszcze filmów i gadania będzie w cholerę, więc na pewno wszystko nadrobimy. Z mojej strony to tyle, dzięki za oglądanie i czekam na wasze komentarze. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.